Rozdział czwarty szumiące to pole Aleja Duchów, Summerside, 10 listopada. Najdroższy. Dawniej najbardziej w świecie nienawidziłam tego, kto popsuł mi stalówkę. Ale Moniki Rosy nie potrafię znienawidzić, chociaż używa mojego pióra do przepisywania przepisów kulinarnych, kiedy jestem w szkole. Znowu to robiła. Dlatego tym razem nie dostaniesz listu ani długiego, ani pełnego miłości. Przebrzmiała już ostatnia pieśń świerszczy. Wieczory są tak zimne, że mam w swoim pokoju nieduży, pękaty, owalny piec na drewno. Wstawiła go tu Monika Rosa. Z wdzięczności wybaczyłam jej moje pióro. Zawsze, kiedy wracam ze szkoły, w piecu jest już napalone. Jest to maleńki piecyk. Mogłabym go zamknąć w dłoniach. Wygląda jak zadziorny, czarny pies na czterech koślawych, żelaznych nóżkach. Ale kiedy nałoży się do niego drewna, zakwita czerwienią, promieniuje ciepłem i stwarza bardzo przytulny nastrój. Siedzę teraz przy nim, stopami prawie dotykam jego maleńkiego paleniska i piszę do ciebie na kolanie. Wszyscy mieszkańcy Summerside z grubsza biorąc, idą na tańce do Hardiego Pringla. Ja nie zostałam zaproszona. Monika Rosa jest z tego powodu w tak podłym nastroju, że nie chciałabym się teraz znaleźć w skórze Mikołaja. Ilekroć pomyślę o córce Hardiego, o Mirze, pięknej i głupiutkiej. Próbującej na sprawdzianie pisemnym udowodnić, że kotły u podstawy trójkąta równobocznego są równe, wybaczam całemu klanowi Pringlów wszystkie ich grzechy. W zeszłym tygodniu Mira z całą powagą wymieniła wśród różnych drzew również drzewo oskrzelowe. Muszę jednak oddać Pringlom sprawiedliwość i przyznać, że nie tylko im zdarza się strzelić byka. Blake Fenton zdefiniował niedawno aligatora jako wielkiego owada. Takie są śmieszne chwile z życia nauczyciela. Dzisiaj w powietrzu czuje się śnieg. Lubię takie wieczory, kiedy zanosi się na śnieżyce. Wiatr świszcze w wieży i w gałęziach, dzięki czemu mój pokoik wydaje się jeszcze przytulniejszy. Dzisiaj w nocy spadnie z drzewa ostatni złoty liść. Do dnia dzisiejszego byłam już wszędzie. Zaproszono mnie do domów wszystkich moich uczniów w miasteczku i na wsi. Ach, kochany Gilbercie, jakże mam już dosyć dyni marynowanej. Nie pozwól, żeby w naszym wymarzonym domu kiedykolwiek była dynia marynowana. Prawie wszędzie, gdzie byłam w ciągu minionego miesiąca, podawano do kolacji marynowaną dynię. Za pierwszym razem bardzo mi smakowała. Była tak złocista, że czułam się jakbym jadła słońce ze słoika i nieostrożnie powiedziałam to na głos. Rozeszła się więc wieść, że bardzo lubię marynowaną dynię i odtąd ludzie specjalnie mnie nią częstowali. Wczoraj, kiedy wybierałam się do państwa Hamiltonów, Monika Rosa zapewniała mnie, że u nich nie będę musiała jeść marynowanej dyni, bo żaden z Hamiltonów jej nie lubi. Jednak kiedy zasiadaliśmy do kolacji, na kredensie stała kryształowa miseczka z marynowaną dynią. Nie mam własnych przetworów z dyni, powiedziała pani Hamilton, nakładając mi pełną łyżkę, ale słyszałam, że pani bardzo je lubi. Dlatego w niedzielę, kiedy byłam u kuzynki w Low Vale, powiedziałam, w tym tygodniu będę miała na kolacji pannę Shirley, a ona bardzo lubi marynaty z dyni. Pożycz mi jeden słoiczek specjalnie dla niej. I pożyczyła mi, jak pani widzi, to co zostanie może pani wziąć ze sobą do domu. Spróbuj sobie wyobrazić minę Moniki Rosy, kiedy wróciłam od hamiltonów ze słoikiem w dwóch trzecich pełnym marynowanej dyni. W domu nikt tego nie lubi, więc ciemną nocą zakopałyśmy słoik w ogrodzie. Nie opiszę panienka tego, spytała Monika Rosa mocno zaniepokojona. Od kiedy Monika Rosa odkryła, że czasem pisuje coś do gazety, żyje w nieustannym strachu albo w nadziei, sama nie wiem że wszystko, co dzieje się w szumiących topolach, opiszę i opublikuję. Chcę, żebym obsmarowała pringlów, nie żałując im gorzkich słów. Niestety, tymczasem to pringlowie nie żałują gorzkich słów, a ja, zajęta nimi i pracą w szkole, nie mam wiele czasu na pisanie opowiadań. W ogrodzie zostały już tylko zwiędłe liście i oszronione gałęzie – Monika Rosa owinęła krzaki róż słomą i workami na ziemniaki. O zmierzchu wyglądają jak grupa garbatych staruszków opierających się na kijach. Dostałam dzisiaj kartkę od Tadzia, zapieczętowaną dziesięcioma całusami i list od Priszczilli, napisany na japońskim papierze, który przysłała jej przyjaciółka z Japonii. Kartka jest cieniutka, jedwabista – i widać na niej niewyraźny, zamglony cień kwiatów wiśni. Zaczynam się domyślać, kim może być ta jej przyjaciółka. Ale najpiękniejszym prezentem, jaki dał mi kończący się dzień, jest gruby list od ciebie. Przeczytałam go cztery razy, żeby wydobyć z niego cały aromat. Zachowałam się zupełnie jak pies wylizujący swoją miskę. Nie jest to romantyczne porównanie. Ale właśnie ono przyszło mi teraz do głowy. Mimo wszystko, listy, nawet najmilsze, nie są wystarczające. Chciałabym cię zobaczyć. Cieszę się, że do ferii bożonarodzeniowych zostało tylko pięć tygodni.